Ponad 60 prac wpłynęło na konkurs rysunkowy Bezpieczny przejazd kolejowy – Zatrzymaj się i żyj. Adresatami konkursu byli uczniowie radomskich szkół podstawowych. Wszystkie prace można oglądać na specjalnie zorganizowanej wystawie w holu Urzędu Miejskiego przy ulicy Żaromskiego. W uroczystym wręczeniu nagród laureatom konkursu wzięli udział przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej, reprezentujący władze miejskie sekretarz miasta Rafał Czajkowski oraz zarząd Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto. Ideą konkursu było przedstawienie negatywnych zjawisk, jakie powodują przekraczanie przejazdów kolejowo-drogowych oraz zaznajomienie nas podróżujących z przepisami prawa o ruchu drogowym. Jury konkursu przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca dla Oliwii Skorża z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 klasy 3E oraz Dawida Matysiaka ze Szkoły nr 24 klasa 4B. Drugie miejsce zdobyła Paulina Dąbrowska z PSP nr 4, natomiast trzecie miejsce przypadło Dawidowi Powideł z PSP nr 32. Jury przyznało także 15 wyróżnień.